Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie haul zakupowy z Shein, Shein, jak wolicie na to mówić. Ja kupiłam dosyć dużą paczkę, już mam ją otwartą, bo chciałam wiedzieć, czy po prostu wszystkie produkty, które zamówiłam, są, ale nie przyglądałam się im, jeśli chodzi o ubrania, nie otwierałam, więc zobaczycie to wszystko teraz razem ze mną. A więc zacznijmy od takich mniejszych rzeczy, które zamówiłam. Zamówiłam sobie taśmę. Jak widzicie, jest to taka taśma, która się tak mieni na kolorowo i jest na niej napis dziękuję, ponieważ będzie mi potrzebna do moich paczek, które wysyłam na Vinted. Tutaj macie mój Vinted, jeśli jesteście zainteresowani, możecie wpadać i zobaczyć, co tam mam ciekawego w szafie. Zawsze dorzucam jakiś gratis, więc taka taśma mi się przyda. Fajny napisik, dosyć spora rolka. Taśma kosztowała 8,99 z promocjami, które mi weszły na moje konto Shein'owe. Kosztowała 7,66, więc myślę, że to jest bardzo mało. I taśma jest bardzo fajna. Macie tutaj zdjęcie, jak wyglądała taśma na stronie. Więc wyglądała praktycznie tak samo, więc ja jestem zadowolona. Kolejnym produktem, który dostałam jako gratis, są takie podkładki i podkupki. Były możliwe dwa gratisy. Jeden to były jakieś spinki z Mikołajem, z bałwanem i z czymś tam, a drugi były takie podkładki pod szklanki. Widzę, że one są fajnie zrobione, bo to są jest taka skórka. Na nich jest napis Black Friday. Nie ma znaczenia ten napis. Myślę, że są nawet dobrze wykonane. Jedna jest czarna, jedna jest czerwona. Były one za darmo, jako gratis, tak jak mówiłam. Tutaj mogę poprosić jeszcze o ocenę jakości specjalisty podkładek od kubków. Zapraszam. Zobacz, wydają mi się fajne, bo są takie skórzane. Nie są takie gumowe, jak myślałam. Może być. Podobają Ci się? Będziesz podkładał sobie pod kubek taką podkładkę? Tak dużo nie piję, ale nie będzie. Dobra, czyli gratisowe podkładki się przydadzą. Ja tutaj od razu papierki wyrzucam w drugą stronę. I kolejnym produktem, który tutaj mam, pierwszy z góry, jest oto taka torebeczka. Jest ona taka, Boże, gumowa, jak to się mówi, plastikowa. I kupiłam ją z takim zamysłem, że będzie to torebeczka na gratisy. Nie miałam gdzie schować gratisów, które przygotowałam sobie do Vinted, do paczek i sobie pomyślałam, że kupię sobie taką torebeczkę. Oczywiście teraz już sobie kupiłam koszyczek, więc torebeczka mi nie jest potrzebna. No ale niestety torebeczka nie wygląda tak, jak powinna. Ona kosztowała również 8,99. Tutaj macie, jak ona wyglądała na stronie, więc trochę słabo. Bo widzicie, jak ona tutaj wyglądała, a ja dostałam tak osobno, taką pognieconą, że tak powiem, torebeczkę, bo ona jest, ale jest bardzo taka, nie jest taka sztywna. Myślę, że jakby się papieru napchało, to by ona była ok. Ona jest taka, widzicie, malutka, troszkę większa od mojej dłoni. Tak jak macie tutaj zdjęcie, ma ona kokardkę. Tylko, że tą kokardkę dostaliśmy osobno. Mamy sobie ją zawiązać. I tak samo ma napis dziękuję po angielsku, naklejamy na środku tutaj. I też dostaliśmy ten napis osobno, żeby sobie nakleić go. Więc myślę, że ten napis, jeśli chodzi o napis, to on nawet nie jest tak za bardzo śliski. Ten napis jest jakby na śliskiej kartce, ale wydrukowany, że on jest matowy. I myślę, że nie wiem, nie będzie to chyba ładnie wyglądało. No i tutaj wszystko trzeba by było zaprojektować, więc zawiązać, przykleić. Więc ja na razie sobie daję z tym spokój. No, ale za te 9 zł myślę, że może być. Na pewno się do czegoś przyda. Jak nie, to dla kogoś na prezent. Ale z drugiej strony, jeśli mam porównać tą torebeczkę do taśmy, to wolałabym taśmę niż tą torebeczkę. No, ale mnie czasami tak coś pokusi i to tak wygląda. Folijkę sobie składam, bo na pewno się przyda. I już przechodzimy do ciuszków. Na razie Wam
pokażę ciuszki, a na koniec po prostu z muzyczką. Zobaczcie, jak w nich wyglądam, bo nie chcę mi się teraz na razie przebierać, szczerze mówiąc. Mamy pierwszy ciuszek. I pierwszym ciuszkiem są leginsy bodajże. Są to czarne bodajże leginsy. Oj, tak powiem wam, że na to 3XL to nie wiem, czy to nie są małe. Jak widzicie, tutaj są takie prześwitujące paski. Ja już takie miałam leginsy, ale nie miałam Shayna. I powiem wam, że nie wiem, czy w niedupsko zmieszczę, bo one tu mają ciasną tą gumkę. Tak jak tutaj się nadają, to tu mają tą ciasną gumkę. No zobaczymy na końcu. Leginsy kosztowały, już wam mówię. Leginsy kosztowały 41,99. Te czarne z tymi. Ale były, tam jakaś promocja weszła i wyszło 37-8 zł. Więc cena spoko za leginsy, zwłaszcza że ja dużo chodzę, zależało mi właśnie na takiego śliskiego materiału tych leginsach, bo one się tak nie przecierają, jeśli się ma grube nogi, ale nie wiem właśnie, co tu będzie z tym pasem, no zobaczymy. Przymierzę na końcu i zobaczymy, czy się zmieściłam, więc na pewno zobaczycie, czy weszłam, czy nie weszłam i jak to tam wygląda. Kolejnym ciuszkiem jest bluzeczka, taka kolorowa. Niebiesko-fioletowo-różowa. Tym razem nie brałam chyba aż tak dużych rozmiarów jak ostatnio. Więc może nie będą takie wielkie. I tak jak, o, widzicie. Mamy napis Hope. I jest ona takim przechodzony taki kolor. Myślę, że ona jest dosyć taka krótka, nawet bym powiedziała. Jak na mnie. Chociaż może nie. Może mi się wydaje tylko. Ale myślę, że będzie dobra, fajny materiał, fajny nadruk. Teraz na lato w sam raz takie kolorowe koszulki. Tym razem brałam wszystko 3XL, a nie 4XL jak ostatnio. Ta koszulka kosztowała 43 zł, więc dosyć sporo jak za taką koszulkę, ale weszła promocja i zapłaciłam za nią 36-37 zł. 36 z groszem, więc spoczko. Zwłaszcza, że ten materiał jest dosyć taki przyjemny. Zaraz zobaczymy, jaki mamy skład tutaj tego materiału, czy jest coś tutaj napisane. No, tu jest napisane, że to jest poliester, ale jest taki przyjemny, jakby to była bawełna, ale nieważne, przyjemny materiał. Więc przymierzymy na końcu, a tymczasem przejdźmy do kolejnej rzeczy. Tym razem coś innego, nie ciuszki, tym razem podkładka pod myszkę. Kupiłam sobie podkładkę pod myszkę z takim wzorem z anime, czy z jakiejś mangi, nie wiem, jakaś chińska pani w różowych włosach, na różowej podkładce. Ja mam różową myszkę, więc kupiłam sobie różową podkładkę. Fajna taka, no, chyba 4 zł za nią zapłaciłam. Tak, z tego co widzę, zapłaciłam za nią 4,68, a kosztowała 12 zł, więc za 4 zł. Weźcie teraz z takim ładnym obrazkiem, kupcie podkładkę za 4 zł w tych czasach. Fajna, jest taka przyjemna, zaraz Jacek będzie jęczał, że mu się nie podoba, ale jak Jacka nie ma, to będę sobie podkładać moją różową podkładkę, a tak to będzie miał swoją. Więc też jestem zadowolona z tego, a jeśli chodzi o ciuchy, no to oczywiście dowiecie się, czy jestem zadowolona na samym końcu. Teraz już tutaj dorwałam kolejną rzecz, ja już wiem, co to jest. Są to kolejne leginsy, tym razem z motywem panterki. Zobaczymy, czy te leginsy też będą takiej szerokości, tak? Też mają taką gumkę samą. Więc jak w jedne nie wejdę, to w drugie nie wejdę. Tak jak widzicie, tutaj mają taki lampas do połowy nogi w panterkę. I też są takie z siateczką. Mają siateczkę z tyłu, mają siateczkę z przodu. Ja lubię takie siateczkowane spodnie. I są też z tego śliskiego materiału. I też jest to rozmiar 3XL. Mam nadzieję, że one tylko tak wyglądają, że ja w nie się zmieszczę swoje dupsko, bo będę bardzo zawiedziona, jak nie zmieszczę, bo ostatnio poszukuję bardzo leginsów i jakoś nie mogę znaleźć. I te leginsy kosztowały 59 zł po przecenie 42 zł, więc 42 zł myślę, że to jest ok cena, a 49, że jest taka słaba. Oczywiście na dole będziecie mieli wszystkie numery produktów na Shein, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeśli wam się coś podoba. To zapraszam was na dół do opisu i tam będziecie wszystko mieli. A kolejną rzeczą, którą mam,
Jest kolejna koszulka. Już tu widzę, że jakiś papier jest. I jest to koszulka w takie ciapki. Tutaj już mi się wydaje, że to jest inny materiał w ogóle niż wcześniej. Zaraz tutaj wam pokażę. No i tutaj wtopa. Okazało się, że to jest crop top. Taki dłuższy trochę. To jest krótkie. To będzie krótkie. Zobaczcie, jest o wiele krótsza niż tamta. Ale z takimi fajnymi łapkami. Fajnie wygląda. Może do jakichś wyższych spodni. Bo ja lubię takie, wiecie, takie troszkę dłuższe te koszulki. A ona jest dosyć krótka. I czuję, że ten materiał jest taki inny. Ale fajnie wygląda, nie? Jacek, co myślisz? Jacek machnął ręką. Masz już 5 takich koszulek. Po co ci kolejno? To tak oznacza. Tutaj sprawdzę materiał, bo rzeczywiście czuję, że on jest inny. Tak, i tutaj mamy napisane 100% koton, czyli bawełna. Czyli rzeczywiście ona jest tutaj taka milusia. No mam nadzieję, że nie będzie za krótka. Zobaczycie na końcu, ale mam nadzieję, że nie będzie za krótka. I tutaj ta bluzeczka kosztowała 44 zł, po przecenie wyszło 37, więc też fajna cena. No, żeby ona nie była za krótka, No i po tym holu się okaże, że będę musiała znowu zrobić element w szafie, bo nie będę miała miejsca na to. I będę musiała coś znowu wystawić i znowu posprzedawać, więc pamiętajcie, zapraszam was do mojego Vinted. Tutaj macie mój nick, na dole też macie, żebyście wiedzieli. Kolejną rzeczą jest kolejna bluzka i mam nadzieję, że ona nie będzie krótka. I jest to czarna bluzka z dziurami, czyli kupiłam, ale nie wiem, czy będę chodzić. Zobaczymy, jak te dziury będą wyglądać. I jest to już dłuższa bluzka, tak jak widać, ona jest cała podziurawiona. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Te dziury nie są takie chamskie. O, widzicie moją rękę. Są takie, że coś tam będzie prześwitywać, ale nie wszystko. Mam nadzieję, że jakoś tam będę się w niej czuła, bo myślę, że długość jest odpowiednia, taka jak mi się podoba. No i ogólnie podoba mi się taka coś innego. Ona kosztowała 51,99. Po przecenie 44,22, więc też spoko cena. Mam już tutaj niewiele rzeczy, teraz może coś mniejszego. Z mniejszych rzeczy kupiłam takie ozdoby na warkoczyki. Ja mam często warkoczyki, więc stwierdziłam, że spróbuję założyć sobie takie ozdóbki. Jest tutaj ich chyba, nie wiem, z 20, 10, 20. Nie mam pojęcia i one kosztowały 4 zł po przecenie 3, więc spoczko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak mi się uda, to na pewno wstawię zdjęcia na mojego Instagrama, więc zapraszam was tutaj na mojego Instagrama. Macie mój nick, na dole też macie link do mojego Instagrama, więc serdecznie was zapraszam. Możecie mnie zaobserwować i wtedy nie ominie was żadne zdjęcie, nawet z takimi cudami. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzecz tak szybko, bo kupiłam kolejną paczkę przezroczystych gumek i to już jest moja druga paczka Chain. Bardzo lubię te gumki, bo są bardziej mocne niż takie, jak kupię tutaj, to mi zaraz pękają, gdzieś tam gubią się, a ja lubię te przezroczyste i one są dosyć trwałe. One nie były drogie, one kosztowały 3 zł po przecenie 2,56. I zostały nam ostatnie dwie rzeczy i jedną wam tylko tak pokażę powierzchownie, bo to są gacie, więc takie w panterkę. Nie będę wam tutaj się rozwijać, nie będę wam pokazywać, żebyście nie wiedzieli. I ostatnią rzeczą jest kurtka. Już czuję, że jest dosyć sztywna. I nie wiem, czy będzie dobra, bo widziałam XL-kę, nie chciałam 2XL. No, jest duża. Mogłam wziąć mniejszą. Ale czekajcie, mamy w pasie sznurek, co może nas uratować. Bo jest taka, to jest taka fajna kurtka, taka cieniutka, materiałowa i też czuję, że ten materiał jest jakiś na pewno inny. Zaraz zobaczymy, co tu jest za materiał. Nie, to jest poliester, ale jest taki sztywny dosyć. Ma ona kieszonki na... Nie ma kieszonek, bo są oszukane. Jaka lipa, nawet kieszonek nie ma. Tam jakby była jakaś mała kieszonka, ale są zaszyte. No dobra, nieważne. Kieszonki są zaszyte. Zaraz zobaczycie ją, jak wygląda na mnie. Ona ma jeszcze kapturek. No i to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. A, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, ile kasy kosztowała kurtka Jacek. Mi pokazuje. Jakby na padzie grał. Kurtka kosztowała 83 zł. Przed przeceną, po przecenie 71. Więc fajnie, tam zawsze są jakieś rabaty na Shainie, zawsze można skorzystać. Więc spoczko. Widzę tutaj akurat, że kod zawsze na pierwsze zamówienie był. Tylko gdzieś mi znikł. A jeszcze o najważniejszym zapomniałam. Najważniejsza rzecz, którą kupiłam, tylko nie zgub właśnie tego. Więc zapomniałam o ostatniej rzeczy, którą Wam jeszcze pokażę. Kupiłam super kaczkę do postawienia w samochodzie. Zobaczcie, jaki kozak. Ma łańcuch, ma oksy. Można jechać. Kaczka kosztowała 6,98 po przecenie tam 5,96, więc jakieś tam grosze, więc spoko jest kaczka. No a teraz przejdźmy do przymierzania i zobaczmy szybko, co nam nie pasuje, a co nie. Dziękuję Wam za oglądanie. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnym. Nie zapomnijcie wcisnąć przycisku subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Zapraszam Was serdecznie na mojego TikToka i na mojego Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!